Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dariusz Woźniak, witam serdecznie Państwa w kolejnym odcinku magazynu Zakółka. Szanowni Państwo, pogoda się zrobiła, dużo większy ruch zrobił się na naszych drogach. No i co z tym związane? Oczywiście weekend przyniósł nam dwie kolizje na nieszczęsnym naszym skrzyżowaniu w Suwałkach. To jest ulica Pułaskiego, Armii Krajowej, Pileckiego, o którym to skrzyżowaniu już nawet oddzielny magazyn robiliśmy. Dwie poważne kolizje w ciągu jednego dnia. Czemu tam się takie rzeczy dzieją? Z tym pytaniem oraz również z innymi udałem się do Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Suwalskiej Policji. Zapraszam Państwa serdecznie na rozmowę. Dzień dobry Panie Naczelniku. Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa bardzo serdecznie. Panie Naczelniku, weekend przyniósł nam w Suwałkach w ciągu jednego dnia dwie kolizje w tym samym miejscu. Jest to skrzyżowanie ulicy Pułaskiego, Armii Krajowej i Pileckiego. Co to były za zdarzenia? W sobotę 23 maja odnotowaliśmy kilka zdarzeń drogowych, 9 zdarzeń drogowych, w tym dwa zdarzenia zaistniały na ulicy Armii Krajowej z ulicą Pułaskiego, Pileckiego. Tutaj tak jak niektórzy myślą, jest to akurat skrzyżowanie, nie jest to rondo, lecz jest to skrzyżowanie dróg, tak jak wspomniałem, Armii Krajowej z ulicą Pułaskiego. Niektórzy kierowcy akurat nie widzą, może na pamięć jeżdżą, nie stosują się tego znaku A7, który jest akurat na ulicy Armii Krajowej i wjeżdżają na skrzyżowanie, pomimo tego, że nie należy wjeżdżać, jeżeli nie ma możliwości oczywiście wjazdu. Jest jeszcze jedna przyczyna, najczęściej też dochodzi do kolizji w momencie, kiedy zjeżdżają ze skrzyżowania, skręcając właśnie w ulicę Armii Krajowej bądź ulicę Pileckiego, nie ustępując pierwszeństwa. Tak. Właśnie jest to najczystsza przyczyna, że nie spojrzeć taki kierujący na prawo, jedzie na pamięć i dochodzi do zdarzeń drogowych. Szanowni Państwo, my oddzielny magazyn robiliśmy na temat tego skrzyżowania w momencie, kiedy została otwarta część ulicy Pileckiego. Pokazywaliśmy Państwu, ale mimo wszystko dochodzi do tych kolizji dość często na tym skrzyżowaniu. Ja mówiłem Państwu, że sam osobiście jak jadę tą przejeżdżam przez to skrzyżowanie, to naprawdę moja ostrożność jest zdwojona wręcz, bo nie wiadomo z której strony kto wjedzie. I tutaj przykład ostatniego weekendu pokazuje, że niestety wciąż musimy uważać. Panie Naczelniku, też nie mieliśmy okazji ze względu na obostrzenia i mniejszy nasz kontakt porozmawiać sobie na temat właśnie oczywiście wiosna, piękna pogoda, dużo rowerzystów, dużo motocyklistów. Czy są jakieś zmiany w przepisach odnośnie prowadzenia tych jednośladów? Na obecną chwilę przepisy pozostają bez zmian, jeżeli chodzi o poruszanie się rowerem, bo dosyć dużo pytań mamy o poruszanie się rowerem po chodniku. To przypominam, tak jak przepisy mówią, iż chodnikiem może poruszać się rowerzysta, jeżeli ma pod opieką dziecko do lat 10, jeżeli są złe warunki atmosferyczne, czyli opady, silne deszczu, śniegu ewentualnie, również rowerzysta może poruszać się chodnikiem i w przypadku, gdy jest to podwyższenie prędkości oznaczone znakiem B33 powyżej 50 km na godzinę, to również chodnikiem może się poruszać osoba, jeżeli ten chodnik ma powyżej 2 metrów. Ale na szczęście w naszym mieście coraz więcej tych ścieżek rowerowych jest przy okazji remontowania jakiejkolwiek drogi, zawsze ta ścieżka praktycznie powstaje. Też warto przypomnieć, że też przepisy mówią o obowiązkowym wyposażeniu naszego jednośladu. Mówię tutaj o rowerze, że przepisy, chyba dobrze powiem, że według przepisów rower powinien posiadać oświetlenie, przód, tył, jeden sprawny hamulec co najmniej i dzwonek. I o tym należy też pamiętać.
Dokładnie tak jak pan wspomniał, już nie będę powtarzał się, tak jak pan to powiedział, powinien mieć to wyposażenie z uwagi na brak takiego wyposażenia, powiedzmy w porze wieczorowo-nocnej, gdy nie będzie oświetlenia przedniego lub tylnego, bo to jest tylko wymagane w czasie pory wieczorowo-nocnej, jeżeli chodzi o oświetlenie. No jest również za to mandat w wysokości od 20 do 500 zł. A to co z poruszaniem się poza obszarem zabudowanym? No bo też była jakiś czas temu zmiana odnośnie pieszych, prawda? Czy rowerzysta też ma być ubrany w kamizelkę na przykład? Rowerzysta niekoniecznie musi być ubrany w kamizelkę. No, na pewno jest bezpiecznie dla takiego rowerzysty, jeżeli powiedzmy ma te elementy odblaskowe na swojej odzieży, ale obowiązek ma taki osoba piesza poruszająca się po zmroku poza obszarem zabudowanym. Tak. I również jeżeli nie posiada takiego wyposażenia, jest to wykroczenie. Oprócz rowerów, które poruszają się na naszych drogach, no, są jednoślady, to wiadomo, motocykle, motorowery, skutery. No i tutaj też należy zwrócić uwagę na stan techniczny takich jednośladów, czyli w szczególności motorowerów, motocykli. Sprawdzamy podczas kontroli, weryfikujemy właśnie w tym okresie letnim stan techniczny tych pojazdów, oświetlenie, ogumienie, jak również nadmierny hałas z układu wydechowego. Często bywa, że młodzi, w szczególności kierowcy, mają zamontowane w wyposażeniu układ wydechowy, który nie spełnia norm hałasu. Są to tak zwane no, puste akurat układy wydechowe. No tutaj wiadomo, też sprawdzamy takie pojazdy, jeżeli stwierdzimy, że nie ma pełnego wyposażenia tego układu wydechowego, zatrzymujemy dowód rejestracyjny. No, również za takie wykroczenie można nałożyć mandat, ewentualnie skierować wniosek o ukaranie do sądu rejonowego w Sławkach. No i właśnie tu miałem pana zapytać właśnie, jak takie pojazdy przechodzą badania techniczne, skoro jak przejeżdża koło mnie, to nie słyszę swoich myśli, ale to już pan odpowiedział na to pytanie właśnie. No dlatego mówię, że my dokonujemy kontroli, sprawdzamy stan techniczny takich pojazdów, jeżeli powiedzmy jest stan techniczny nieprawidłowy, niezgodny z warunkami technicznymi, kierujemy taki pojazd na dodatkowe badanie techniczne i po sprawdzeniu jest wiadomo, weryfikowane, czy nadaje się, powiedzmy, czy przechodzi te badania, czy nie przechodzi. W ostatnim okresie no, odnotowujemy zwiększoną ilość właśnie zdarzeń drogowych z udziałem motocyklistów, jak również pojazdów, które poruszają się po naszych drogach, dlatego przestrzegam państwa i proszę o zachowanie szczególnej ostrożności, no, oczywiście zdjęcia nogi z gazu i podróżowania po prostu bezpiecznie. No ten zwiększony ruch widać na pewno na naszych drogach, na pewno ma to związek z rozluźnieniem tej naszej gospodarki, prawda? Coraz więcej osób zaczyna jeździć, no ale trzeba niestety patrzeć na innych, stosować się do aktualnych przepisów. Dziękuję serdecznie panu za rozmowę. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Tak jak państwo usłyszeli z ust naczelnika, najczęściej dochodzi do wypadków na tym skrzyżowaniu Puławskiego, Armii Krajowej, Pileckiego z powodu nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu. Część osób niestety myśli, że znajduje się na rondzie. Dużo wypadków jest w momencie, kiedy zjeżdżają ze skrzyżowania, zamiast ustąpić pierwszeństwa przejeżdżającym ulicą Puławskiego, zjeżdżają po prostu i uderzają w bok pojazdu. Także uważajmy na tym skrzyżowaniu, bo naprawdę jest niebezpieczne. Także widzimy się za tydzień. Dziękuję serdecznie państwu za uwagę. Do zobaczenia.